patrzę na statystyki tego meczu i wręcz jestem w szoku, bo wygląda to bardzo źle dla Turków. Zaledwie 3 stworzone sytuacje, 24 Włochów, 0 celnych strzałów po stronie Turków, 8 po stronie Włochów, 1 niecelny do 11 niecelnych. To pokazuje, jak zdominowali ten mecz. Ale powiedział trener, oglądając to spotkanie, kiedy pytałem, że Turcy mieli być czarnym koniem. Co po tym meczu możemy powiedzieć? Że już tym czarnym koniem nie są, czy po prostu źle do tego meczu podszedł trener, bo tak mi trener to sugerował. Oczywiście, że przede wszystkim widzieliśmy, że Senol Guinness, którego ja osobiście bardzo szanuję za 2002 rok, oczywiście doprowadził Turcję do małego finału. I to jest znakomity szkoleniowiec, cieszący się wielkim uznaniem również w Turcji, a może przede wszystkim w Turcji. Dzisiaj ustawił zespół katastrofalnie. Ustawił 9 zawodników, żeby broniło, jeden Imaz daleko z przodu, żeby ewentualnie cokolwiek mógł zrobić. Nie zrobi nic. Włosi grali znakomicie, jeśli chodzi o odbiór piłki, grali bardzo agresywnie, pressingiem. Właściwie Turcy nie mogli wyprowadzić żadnej akcji i te statystyki, które przytoczyłeś, to nie jest przypadek, ale to jest nastawienie zespołu właśnie takie defensywne. Turcy nigdy nie grali w taki sposób. Po raz pierwszy widziałem Turków grających tak defensywnie, jak dostali bramkę, to musieli się otworzyć. To zmień ten zespół później, żeby poszli atakować. Kto ich do tego przekona? Nie da rady. Dostaną drugą, dostaną trzecią, muszą się odsłonić i tak się kończy mecz. Dlatego największe tutaj mam pretensje, jeśli mógłbym mieć jakiekolwiek pretensje, oczywiście oglądając tylko ten mecz. I największa krytyka będzie dotyczyła trenera i zadań, jakie dał swoim zawodnikom. Włosi byli wspaniali, ale na tle bardzo słabo grających Turków.